nie trzeba nikomu mówić, co to znaczy, że byliśmy przez całe lata po prostu okradani. Zwyczajnie okradani z podatków, które płaciliśmy. Teraz wreszcie te potężne miliardy złotych mogą zasilić kieszenie zwykłego człowieka właśnie w postaci 13. emerytury, w postaci różnego rodzaju programów, które zostały uruchomione dla polskiego społeczeństwa i dla rodziny. Poprzez właśnie choćby możliwość rozwoju dróg lokalnych, poprzez Fundusz Dróg Samorządowych. To są wszystko w większości pieniądze zaoszczędzone, zabrane złodziejom. Ale państwo doskonale wiecie, że to nie jest koniec potrzebnych Polsce zmian. Jest jeszcze bardzo wiele obszarów, które w Polsce muszą zostać naprawione. Po poprzedniej epoce, po poprzednim systemie, jeszcze sprzed 30 lat, gdzie pozostawały różnego rodzaju złogi, które wreszcie trzeba usunąć, gdzie trzeba usunąć różnego rodzaju niewłaściwe przepisy, niewłaściwe rozwiązania, których cały czas jest dużo, a które są wykorzystywane przez niektórych, niestety nielicznych, którzy czerpią z tego cały czas korzyści. Trzeba Polskę w tych obszarach naprawić, aby była państwem rzeczywiście sprawiedliwym. Także poprzez wreszcie uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości i uczynienie polskich sądów zdrowymi. To są wszystko zadania na przyszłość. Ale oczywiście nie da się tych zadań zrealizować bez państwa. Bez państwa oczekiwania, że będą realizowane, bez państwa przyzwolenia, żeby były realizowane i bez państwa wsparcia, żeby mogły być realizowane. I o to wsparcie państwa proszę, życząc państwu i sobie, aby Rzeczpospolita rozwijała się, aby rosła w siłę. Niech żyje Polska!